Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3, szczerze powiedziawszy trochę minęło odkąd ostatnio grałem, dlatego też jestem ciekaw, czy my faktycznie wygraliśmy tę kartę, koniec końców, od Barona. Ale wygląda na to, że tak. Tak, wygraj unikatową kartę od Barona. Udało się wygrać, dlatego też nie będziemy tak na dobrą sprawę teraz grać. No słucham. A wręcz przeciwnie, ruszymy se fabułą. Wiem, gdzie jest twoja żona, tak. Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Bo jesteś strasznie wulgarny. Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam wik, topierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem się dowiedzieć, gdzie miałem jest. Ją odnaleźć, zrobiłem to. A nic więcej się nie umawialiśmy. Dokładnie. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. To, co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Pewnie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Z Aneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś watażką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a osłodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No dobrze, co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie 3 lata pocieszał ją niejaki Ewan. Przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. No. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem Anny ani jej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypierdkiem i zabiera ze sobą Tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem? Coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela, a jego ścierwo dałem psom. W końcu z jakiegoś powodu muszą nazywać cię krwawym. Co? Przydomek zobowiązuje. A nie. Z krwawym to zupełnie inna historia. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy ją uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie.
podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała, że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przepraszałem tysiące razy, przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po 2 latach jej złość zmieniła się w obojętność, od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz, nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Żartujesz, że ja muszę teraz zdecydować? No kurde, no. No wino jest po twojej stronie, no generalnie... No zabiłeś gościa, no to... Z jednej strony ona mogła powiedzieć wprost, słuchaj, no nie kocham cię i tak dalej, mogli się rozejść i byłoby z bani. Myślę, że to nawet byłoby lepsze rozwiązanie, a nie tkwić jeszcze w związku, wiecie, takie... Chwycę się drugiej gałęzi, póki jeszcze pierwszej nie puszczę, nie? No to Barona nie będę oskarżał o to, no bo generalnie... Ktoś cały czas podjudza i tak dalej, to też to nie jest normalne zachowanie, takie trochę... Czy mnie to nie obchodzi? W sumie, jak mam decydować, to wolę nie decydować w ogóle. Nie chcę nikogo tam obrażać, czy w gruncie rzeczy oceniać. No bo tak jak powiedział, życie nie jest czarno-białe. Poniekąd oboje jesteście sobie winni. Masz rację. Żadny z was nie jest bez winy. Cieszę się, że wreszcie to do ciebie dotarło. No spoko. No dobra. To teraz, jeśli nie chcesz przyprowadzić Annę do domu, powiedz przynajmniej, skąd się tam wzięła na tych bagnach. Stąd! Ło, level! Fajnie! Twoja żona jest na służbie u wiedźm. O czym ty, kurwa, mówisz? Jakich wiedźm? Z Krzywuchowych Moczarów. Tych, które mieszkają na Krzywuchowych Moczarach. Och, jak ludzie o nich gadali, to myślałem, że to tylko bajania. No nie do końca. Jak ona się tam w ogóle dostała? Na nogach. Uciekły nocą. Przejeżdżały koło lasu, kiedy wypadła z niego bestia na służbie wiedźm i porwała Annę. Bestia? Możesz, kurwa! A Tamara, nic się jej nie stało? Nie, nic. Dzięki Bogom, chociaż tyle. No a co z Aneczką? Co było dalej? Stwór zaniósł ją w głąb moczarów, ale nie zrobił jej krzywdy. Co więcej, Anna wygląda na swój sposób na szczęśliwą. Wygląda na szczęśliwą? Co ty pierdolisz, wiedźminie? W ogóle, co ona tam robi na tych moczarach? Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pomieszały się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. One obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z obstawą. Miejsce samo w sobie jest niebezpieczne, a wiedźmy mogą być groźniejsze, niż wam się wydaje. No przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? Nie, a propos. Nie czekałbym, ale ja jestem... A gdzie ona jest? A ja jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoich bliskich. Skrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy Annę. Czekaj. Przekazałem Tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? Nagle zmiana tematu. Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie, miałem nadzieję, że jednak... Czasem jest po prostu za późno. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło.
Na czym to ja ostatnio... Na tym, że zaatakował was bazyliszek. A tak, no, to był kawał potężnego bydlaka. Będę walczył? Kiedy przed nami wylądował, pomyślałem, że tym razem się nie wywinie. Uważaj! No. Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz. Przeżyjesz! No, to pokaż mi ten... What? Ej, bo jestem zatruty. Co on zrobił? Ej! Majtaj tym mieczem, majtaj! Nara! To jest bazyliszek? Ja myślałem, że to kuroliszek. O, łeb jak kurczak. A sklep jak telewizor. Znaczy łeb jak z telewizor. Dobra, zepsułem. O, panie. Ten to będzie miał wyżerkę teraz, że hej. Niech to szlak. Nie mogę go tak zostawić. Zaraz nie mogę. Ha, tam nie mogę wleźć. Przedostań się do wieży. Tędy, dobra, już wiem, już kumam. Kumam, czacze, czaje bazę. Co tam się dzieje? Koko, koko. Już sobie muszę ściszyć troszeczkę. Gdzie tu jafę? Point. Liczyłem, że głowa odpadnie. A no tak, ona przez to, że się porusza teraz... Aha, to stąd się dziki gon tu wziął. Bo ona przez to, że tak poruszyła się tak szybko, to ona tam... prowadziła na nich. No przecież miał nożyk. Gdzie on ma teraz ten nożyk? Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Ty też mi pomogłeś, wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać. Tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory, dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej.
Przeprawa przez Pontal jest obstawiona przez redańskie wojsko, a mimo to posłałeś Cili do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę Redańczyków. Dałem jej Glade. Co za Glade? No przecież, kurczę, masz taki sam. Pokażę tym chujom przy przeprawie i przepuszczą cię bez problemu. Dajesz mi go? Daję. Po co miałbym ci utrudniać życie? Szukasz dziecka, Glade ci się przyda. To już prawda. Skąd w ogóle masz te Glady? Nie zawsze dowodziłem tą bandą błaznów. Kiedyś służyłem w temerskim wojsku. Przecież przepraw pilnują Redańczycy. Ale jak się ma wyrobioną reputację i dobre kontakty, to barwy i sztandary schodzą na dalszy plan. Takie rzeczy. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... Co, partyjkę gwinta? No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. No kurczę. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna... Pewnie, że z tobą pojadę. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Przekonałeś mnie. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej. Zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Nie ma problemu, szef. Do zobaczenia. Akurat sobie pomyślałem, gdzie to było. Czy on, czy to ten Dijkstra to miał. Tego umę. Przepraszam, już nas nie ma. Co to? Co to było? Nie wiem. Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale ciekawostka. Nie, wydaje, że Uma wzięło się od angielskiej nazwy Ugliest Man Alive. Czyli najbrzydszy człowiek, najbrzydszy żyjący człowiek, coś takiego. Uma? Dziwne imię. Ano dziwne, ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? Nie. To było tak. Pytam, jak na niego wołają. A ten nic, tylko próbuje sobie włożyć do nosa palec u nogi. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i duka. O, Uma. No i tak zostało. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Też bym chciał kiedyś tak wygrać o coś. Co jest takiego śmiesznego? Co wygrałeś w karty? Psa. Na przykład. Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć. Wiadomo, zwierzę to nie jest rzecz, ale nadal. Wygrać karty. Psa w karty? A tam akurat grali, to się przyłączyłem. Wolałbym to niż pieniądze. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić. On pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i Brzydal trafił do Wroniec. Ot, koniec pieśni. No, ale śmieszna historia. Rzeczywiście śmieszna historia. Boki zrywać. A tam kurwa nie znasz się. Opowiedzieć ci praszkę? No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak, choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Jak bywaj? Przecież jedziemy odbić tą Aneczkę. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. Pewnie. Jeszcze jak. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. Najlepszym.
No dobra, no to co? Kurczę, nie ma co się ten. A weź. Nie ma co się tutaj oglądać. Czekaj. Użyj, o właśnie. Tego użyj. I czekaj, bo tu jeszcze jest ten stół płatnerski. Właśnie. O właśnie. Hono ino. O. Jedź podka. No. To jadymy. Ogarnąć kurczę tego questa. Uwaga, z drogi śledzie. Koniem jedzie. Niezłą robotę podłapał mój luby, a? Czekaj, to gdzie mamy jechać? Zadania. Stosynowi gradu. Nie. Zadania poboczne. Teraz to chyba poboczne są, nie? Tak. Teraz to są zadania poboczne. Mogę tam jakoś szybciej się dostać? Przecież mieliśmy się we wsi Sztygary spod... Aha, jest wieś Sztygary. Dobra. Nie było tematu. Trzymaj się, płotek. Dali się kurwa oklepać jak nowi... Jakiś ty wulgarny, panie. Będziemy zrobić to, a w następnym odcinku będziemy robili jakieś znaki zapytania, no bo trochę ich za dużo jest. I tak, tak chyba będziemy robić. Mocny czarownik i mówi, że dwóch powiesili? Tak, panie. O. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? General, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem, to może zaczną gadać z sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Tamara. Zgoda. Zaraz zbiorę moich ludzi. Zgoda. Otwiera się. Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych wiedź. Konie będę tam mógł jechać, czy muszę z buta iść? Niedaleko. Cholerne moczary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Wieś, kurwa, czego to jeszcze te kmioty nie wymyślą? No idziecie, nie... Sam się przekonasz, że wieźmi istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowie. Aha, ja mam z wami iść, tak. Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Wzruszające. Czekaj chwilę. Jak stoimy, jeżeli 100%? 100%. Dobra, czekaj. Ja bym coś tu dodał. Jakieś glify, coś. Na krwawienie może nie. Na zatrucie może nie. Siła ataku to na pewno. Jakieś podpalenie też by się przydało. Moc znaków, zamrożenie i to dobra, krwawienie niech będzie. Niech będzie krwawienie. Idziecie, nie idziecie? Ja wiem, że jesteś ciężki lekko. I nie należysz do tych najlżejszych. Ale kurde, bez przesady. O, podnieś. Kurde, skrzynka. Tak myślałem, że będę musiał go bronić. Gdzie masz? Im więcej was przeżyje, tym lepiej, bo możecie później. No posuńcie się! Jezu, jak nie jeden, to drugi.
No. Aha, ostro było. Słyszałeś? No, dawno tylu naraz nie widziałem. Idziemy dalej. Nie powinniśmy tu łazić. Raz sobie poradziliśmy, ale kto wie, co tam siedzi w górze. Gościu! Strach się odleciał! Ciebie! Idziemy! Silnego Berta? Co? Mnie? Strach? A w życiu? No, panowie! Idziemy, żwawo, żwawo! Ty, ja mogę to podpalić? No niby tak, ale nie do końca. Well, yes, Bedek, surely no. No dawaj, że... Oni mieli się dostosowywać do naszego tempa. Z tego co widzę, to tak średnio im wychodzi. O Boże, następny. No i po co żeś tam podlasł? Skąd się bierze takie coś? Jak się baba wódki za dużo opije, to się w taką zmienia. Dlatego nigdy babą wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko do dna. Ty, co tu się dzieje w ogóle? Siema. Co tu robisz? Potem porozmawiamy. Chodzę sobie. Nie widać? Siema! Jak tam? Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. No. Ze mną nie będzie musiał cię chronić. Sam cię podpalę. Córeczko jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej. Nie, mieszaj mnie w to. Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? A kim ty jesteś, żeby to trzymać w tajemnicy? I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić, albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. I wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi. I nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Ja mniej więcej wiem. Powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. Przynajmniej pamiętam coś, nie coś. Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę. Świetny pomysł. Ahoj. Ten po cichu, ten z buta. Ulala. Tutaj! Geralt jakby widzę, że stara się totalnie nie mieszać, ale generalnie już jest... Odstąp, śmierdziu, o, piernik. Tak świeżo wypieczony. Mamo. Jest. O Jezu, ale się tekstura tutaj zniszczyła na nodze. O nie, patrzcie jak paskudnie to wygląda, fu! Ale żeby sprawdzić, czy twarde,
jak świeży. Lekko piszcie. Och, mamo. Lekko piszcie. No i? A, teraz będzie odczarowanie chyba. Czy coś? Przecież prosiłam. Przecież prosiłam. Mamo, to ja... Poznajesz mnie? Co jej się stało? Ciele oknem wyleciało. Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta, mamo. Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Czekaj, Gwen. Może wilki. Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Nie ma ratunku, nie ma ucieczki. Ale ja nie wiem, co to znaczy przygotujcie się. Dobra, czekaj. Jakiś odwar może, czy coś. I co byśmy mogli tutaj sobie wypić? Hybrydy? Nie. Bestie? Wampiry? Czym są? O, trupojad. Tak? Książki, postacie, samouczek, bestiariusz. Czym są trupojady? Baba cmentarna, babowodna, utopiec, zgnilec, dobra. Ekwipunek, proszę ja ciebie, przeklęty to nie. Humanoidy, zdrowate, trupojady, jest. Cyk. A mogę coś wypić takiego? Odwar z upiora. Odwar z północnicy, skóroliszka. Za każdym razem, gdy wiedźmin otrzyma obrażenia w danej walce, zwiększa się jego redukcja obrażeń aż do górnego limitu. Wow. Ty, to fajny jest. Mogę się tego napić? Śmierdzisz strachem, jak sobie jeszcze nie pościgam. Gościu, nie przeszkadzaj mi, no. Trochę się skupiam na tej walce. O dziwo, jeszcze... O kurde. A ten to co? Co tu się dzieje? Śmierdzisz! Zepsujesz nam posiłek! Ała! Czemu się tak ciemno zrobiło? Nie! Umarłem! Co? Jak to? Dlaczego tak? No błagam was! Powiedzcie, że był jakiś autozapis przed tą walką. Przecież kurde, no. O kurde, dobra, dobra, coś było. Dawaj miecz, dawaj to. I... ten bies będzie czym? Czekaj, no... To na pewno bym chciał zamiast chleba. I... Zatrucie eliksirami, żywotność. Przywraca część utraconej żywotności, okej? Okay? Szansa na trafienie krytyczne to mnie mniejsza o większe na chwilę obecną. Odwar z mglaka, z bazyliszka... Zwiększenie obrażeń o 50%! Możesz. Dobra, a powiedz mi, czy mam coś, co... Nie... Czy mam coś, jakąś białą mewę, czy coś? O!
O, to biały miód będę musiał użyć. Bo nimi nie są. Dawaj. Przygotujcie się. Idą, zaraz tu będą. No idą, no ale co zrobisz, jak co zrobisz? Piękne ciałko, ta szlinka cieknie. Dobra, chociaż jedna już padła. Nara. Śmierdzisz strachem. Czekaj. Gdzie ja mam ten eliksir, który kurczę sprawia, że mogę... Dobra, czekaj. To zamiast tego w takim razie. Piękne ciałko! Ta szlinka cieknie! Uciekaj, uciekaj! No nie zablokował mnie! Śmierdzisz strachem! Zepsujesz nam posiłek! Gdzie jest Quen? No kurde! Nie po to używam Quen! No kurde! Weź, czekaj. Czy ja mam ten odwar, który mi przywraca życie? Odbicie obrażeń, spoko, żywotność 35%. O! Pokaż, co umiesz. No kurde, no jeszcze raz. Uda się, wierzę w to. Nie z takimi, żeśmy wygrywali. Chyba najcięższa walka do tej pory. Ale w sumie też pierwszy raz chyba... Dobra. Czekaj, no nie obchodzi mnie to, co było tam. Olewam to. Jeszcze raz. To może to jeszcze nie... No ale czekaj, to na pewno chciałem użyć tak. Na pewno chciałem użyć tego. Czekaj, co? O świcie już zmierzchu na pewno zwiększającym moc losowego znaku. Okej, to nie. Maksymalne zabicie przeciwnika zwiększa maksymalną żywotność do czasu medytacji lub szybkiej podróży. O kurde, świetne! To chcę. To się może naprawdę przydać teraz. Zwiększenie obrażeń. To mi daje 50, to mi daje 50. No dobra, no to zrobimy tak, że walniemy to. 1800 sekund to jest ile? Pół godzinki, dobra. Wilki. Nie brzmiało jak wilki. Bo oni nie są. Dobra. Tu już jest okej. Zwiększa zadawane obrażenia, proszę ja ciebie. Przywraca żywotność, proszę ja ciebie. I zwiększa kolejne siła ataku z 30%, no kurde. Czekaj, a ile mi to żre? To daje 50, to 25. No to raczej jaskółeczka będzie wchodziła w grę. No i ten eliksir, ten. Chyba, że kurde, faktycznie... Przygotujcie się. Podwar z baby wodnej od razu. Mogę coś jeszcze użyć? Czekaj, to będzie... Bies będzie reliktem, czy czym będzie? Bestiariusz. Biory? Nie. Relikt. Nie. Hybrydy? Nie. Kurde, nie wiem nawet, czym on jest. Śmierdzisz,
No weź się posuń, gościu! Piękne ciałko! Tych ubić jak najwięcej, może ze życie trochę podniosę. Dobra, pokaż mi, czy jest coś jakieś... O kurde, czym to jest w ogóle? Przed chwilą czytałem o tym, dobra, to nie to, to nie to. Zgnilec, mglaki, to nie, to nie. Drakonidy? Nie. No to czemu mi tego nie zezna? Dobra. Ile mamy życia? Ej, czekaj, właśnie. Postać. Przecież ja mogę sobie żyćko zmniejszyć, czekaj. Regeneracja żywotności na sekundę poza walką. To mnie nie interesuje na chwilę obecną, chociaż też by była fajna. Każdy element lekkiego rynsztunku dodaje 25% do obrażeń krytycznych. O kurde. Ciężki rynsztunek. Tolerancji na eliksiry o 30%. Zdobyte punkty zwiększają nie tylko obrażenia zadane bronią, ale i moc znaków. Wow. Generowanie adrenaliny o 5. Jeżeli aktualna wytrzymałość jest zbyt niska, znaki mogą być rzucane kosztem punktów adrenaliny. Też fajne. Punkty adrenaliny zostają użyte do zmniejszenia toksyczności eliksiru. Okej. Okay. Możesz dodać jeden strzał z kuszy więcej, nim koniecznie będzie przeładowanie. Też fajne. Przyda się na Skellige. Obrażenia zadane przy eksplozji petardy to nie. Zamiast dotychczasowego działania transbojowy zwiększa szanse na zadanie obrażeń krytycznych o 8%. To nie. Maksymalny łódź. Też fajne. Premia na miejsce mocy zwiększa. Rafa w nieskończoność. Wow. Ej, to fajne. Naprawdę fajne. No ale dobra, weźmy sobie... Kurde. Nie wiem, co by tu wziąć, ale chyba to. Transbojowy. To było. Kurcze. Jakiego my używamy ekwipunku teraz? Średni pancerz. Średni, lekki, średni. Dobra. Pokaż mi w takim razie. Ech, postać. Element 5% mocy znaków, 5% do regeneracji wytrzymałości. To nie. Odporność by się jakaś... Nie możesz tego zrobić w czasie walki, kurde, nie. Najgorzej. No dobra, to co by tu dorzucić? Spotęgowanie, to może nie? Aha, bo te trzy już tu mamy, tak? Dlatego nie mamy jeszcze w takim razie, dobra. To mamy na pewno, tego nie ma. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne z szybkich ataków, o! Nie możesz tego zrobić w czasie walki, niech to! To się kręcę, kawalerze! Skończyć wyzwanie! Piękne ciałko! Piękna cieknie! No kurde, nie trafiłem! To się kręci, kawalerze! Skończy to głupie! Nara! Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Co to było? Fajna walka. To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły.
Boże, ale ona ma wyprany mózg. On się chłop wywalił w tle w ogóle. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora, słaba. Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do Xenfurtu zabijesz ją. Umiem się nią zaopiekować. Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować. Babeczki. Na obiad będą babeczki. O, nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Ja naćpany, jak nie wiem. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmi już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszaj pana się luster. Stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. Ale się nie da. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na nie piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Nie. Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił. A ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuję się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki. Wobec Wiecznego Ognia. Możeś się wbiła w sektę, to teraz masz. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie będzie, stary, co ty? Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamę do Znachora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię Wieczny Ogień chroni. No weź się z tym. Bywajcie. O, dobra. Mogę zebrać... Dobrze zrobiłaś, że puściła się z ojca. Nie jestem tego taka pewna. My nie mogliśmy zrobić już nic więcej. Znikaj stąd, póki mam cierpliwość. To tylko uczniowie. Może masz rację. Nie drażnij mnie. O, 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 oko biesa. Wiem, że walka dała wam kość. Dlatego chwilę tu odpoczniemy. Jak to potrzebujesz klucza? Ja potrzebuję jakiegoś klucza? Okej. Okay. Mogę coś znaleźć tu nowego? Nic nowego tu nie ma, łe.
No ale dobra, moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Także co? Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia, trzymajcie się i do następnego.